Siema, cześć, witajcie. Słuchajcie, filmik, który za chwilę zobaczycie, nie jest w żaden sposób reklamą, ani sposobem żalenia się, czy chwalenia. Nie chciałbym też, żebyście komentowali, czy jest to zrobione dobrze, czy źle, czy może można było to zrobić łatwiej, szybciej, czy gorzej, wolniej. Chodzi o to, że chciałem pokazać Wam cofanie też na prawe lusterko, jak czasami wygląda ta sytuacja. Oczywiście, jeżeli zaczynacie, polecam Wam cofać na lewe lusterko, w sensie, że można zawsze głowę wystawić przez szybę i widać to, co się dzieje po naszej lewej stronie. Na prawe lusterko, żeby cofnąć, to trzeba troszeczkę tą naczepę znać, wiedzieć, jaką ma długość, kiedy tam ona się załamuje i jak. Nie mówię, że zrobiłem to perfekcyjnie, nie mówię też nawet, że dobrze to zrobiłem. Po prostu tak cofnąłem, chciałem Wam się z Wami się tym podzielić. Jak to mniej więcej wygląda, czy dobrze, czy źle. No i tyle. Po prostu zerknijcie sobie, jak wygląda cofanie. W biały dzień mam to nagrane, także możecie sobie popatrzeć, jak wygląda cofanie naczepą na prawe lusterko właśnie. Zapraszam do oglądania. I dostałem rampę, otworzyłem naczepę, będę podjeżdżał. Najlepiej jest podjeżdżać na lewe lusterko, w sensie, żeby od strony kierowcy wyglądać. Ja niestety stanąłem tak, jak widzicie. Pod tą rampę muszę stanąć, ale myślę, że też damy radę. Jak wygląda cały zamysł tej rampy. Otworzymy sobie okno. Musimy niestety chwilę poczekać, aż przejadę auta. Dobra, jedziemy. Tak jak widzicie, mogę tutaj się trochę sprostować. No, to jest podjeżdżanie na mojej drodze prawe lusterko. Nie lubię bardzo na prawe lusterko podjeżdżać, bo nie widać, co się dzieje za bardzo. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Oczywiście jest to cofanie na tak zwanego czuja. To chyba widać nawet, że to trochę na czuja idzie. Zaraz dotkniemy do rampy, czekajcie, wszyscy się nazjeżdżali. Jak to ja trochę się wstydzę takich, że czegoś musiałem schować te sprzęty swoje. Ale ogólnie cofanie nie było takie straszne. Mam nadzieję, że wszystko było ładnie widoczne. Rampa jest dosyć taka z tym najazdem śmieszna. Nie lubię tych najazdów. Trzymają nas wtedy, żebyśmy nie odjechali. Ale o, i stoimy. Wszystko, auto się dobiło. Mam nadzieję, że wszystko elegancko zrozumieliście. Słuchajcie, na zakończenie tylko dodam, że cały załadunek trwał, jest teraz godzina która? 19.07, byłem o 18.20 mniej więcej na firmie, także załadunek trwał chwilę, oczywiście młoteczki były, 15 minut zrobiłem wcześniej, zanim poszedłem się zarejestrować, także teraz jak wyjadę tylko 40-30 minut postoję, będzie 4,5 dzielona. No i co, chwila, moment, załadowany i lecę dalej, nie? Także jutro widzimy się w kraju, trzymajcie się, na razie, cześć!